dziewiąty lipiec, to jest szkic. Jeśli nie szkic, na płytę piśniową. Wka akrylowa w tym samym dniu. Jeszcze nie ma żadnych szczegółów. W całym dniu podmalówka olejna. W trakcie podmalówki olejnej zostawiłem tak sobie dowolność, jak to jutro rozwijać, może niezgodnie ze szkicem, bo takie się pewnie zarysowały jakby nowe możliwości. 12 rano, przed rozpoczęciem roboty, godzina 8. 10 nic nie robiłem, bo obraz nie wyschnął. 12 po skończonej robocie. 11 przyjechał Skrzydlewski, był do 4, a potem chwilę pracowałem, ale przyjechał pan Bietka z Paryża i także miał rzeczy od Dmochowskiego. Także praktycznie wczoraj niewiele malowałem, tym niemniej zmieniłem to w tym kierunku, w jakim została zrobiona podmalówka, a nie w tym kierunku, w jakim był robiony szkic. 13 po skończonej robocie. Niewiele dzisiaj robiłem. Niestety wyjeżdżaliśmy do miasta i rozwaliłem sobie wskazujący palec prawej ręki o kapsel z Coca-Coli. Kupując Coca-Colę i nie wiem jak ledwo później malowałem. 18 po skończonej robocie. Kilka dni przerwy spowodowanych bólami głowy, wątroby i w ogóle komplikacjami życiowymi. Palce, był wysiad i tak dalej. 19 po skończonej robocie. Pracowałem głównie przy szyi. Nie wiem, czy to będzie jeszcze dobrze. Myślę, że to może jeszcze zmienię, a może zostawię. Coś się ta koncepcja, za bardzo się to nazwa sprzeczekał na skutek tych chorób. Stop. 20. Skończyłem. Nie jest to niestety najlepszy obraz mojego życia, w ogóle on się przeczekał już tak. Te wszystkie wątroby, zresztą dzisiaj znowu się zbiera na atak wątroby, pogoda ohydna, niebo jak brudna ścierka, parno, a równocześnie deszczowo. Więc już przy nim robić nie będę. Jeszcze dalej piłować, ale wątpię, żebym z niego zrobił coś lepszego.